Siema, witam was w dzisiejszym vlogu. Jest dzisiaj wtorek, godzina 10:40. Ale dzisiaj jest nie tylko wtorek, ale także nowa jakość vlogów. Vlogi teraz będą nagrywane z tego oto aparatu, czyli Sony Nex 3N. Znaczy, no tym aparatem już nagrywałam kiedyś odcinek ze stanowiska, ale nagrałam nim jeden odcinek i przestałam nim nagrywać, bo to jest aparat mojej mamy. Ale mi to mega pomoże, ma odchylany ekranik i to, co jest dla mnie najważniejsze, autofokusa, także dla mnie to jest po prostu bajka. Także ja idę teraz jeść śniadanie i widzimy się zapewne około 15, bo wtedy będzie przyjeżdżała Nadia, a do tej pory nic ciekawego nie będę robił, dopiero jak Nadia przyjedzie, to zacznie się dziać. No co, widzimy się prawdopodobnie około 15, bądź no chwilkę wcześniej. Dobra, słuchajcie, jest mała zmiana planów, bo Nadia będzie jednak o godzinie 17, teraz jest 12:30 i mamy zamiar zrobić parę live'ów, także ogarniam tutaj OBS-a, podpisuję wszystkie sceny, dodaję jakieś sceny, których nie ma, bo chcę, żebym wszystko miał pod ręką, bo tutaj odkąd mam tego laptopa, czyli od jakichś 3 miesięcy, jak nie dłużej, to jeszcze OBS-a sobie dobrze nie ogarnąłem. Generalnie przyszedł do mnie Oskar. Siema. I zrobiliśmy sobie krótkiego live'a, także my jeszcze chwilę tutaj posiedzimy, trochę postreamujemy i widzimy się później. Siemka. Ty, jaka ty wysoka jesteś, ojeju. Patrzcie, ja sobie stanę i no patrz, jak ja niziutki jestem. Pytaliście, jaka jest moja dziewczyna, to jest moja nowa dziewczyna właśnie. Nie no, to jest Nadia, znacie ją. Także dobra, my teraz lecimy rozkładać w tym miejscu namiot. Wam ustawiam timelapsa. Nasz dom na przyszłe 2 dni. Mi się podoba, jest tu dość dużo miejsca, także możecie, jak już mówiłem na live'ach, które na przykład robiłem dzisiaj, spodziewać się jakichś streamów z tego miejsca. Napompowany. Słuchajcie, zapraszamy wszystkich albo dzisiaj około 21, albo jutro około 21 na live'a właśnie z namiotu, także oglądajcie. Zapraszamy was także na nasze Instagramy, tu jest mój Instagram, a tu jest Nadia, no, także wpadajcie, bo wrzucamy tam coś czasem i wiecie, ja tam wrzucę coś raz na miesiąc i jestem zadowolony, także wybijajcie. Cześć. Siema. Chcesz kogoś pozdrowić przy okazji? Nie. A ty? Nie. A może ty? Nie. Co ty zrobiłeś? Aha. Pomidory przepijam. Nadia, co ty robisz? Nic. Piorę na szybko. No zaraz wyschnie, no co chcesz? No i nie masz śladu. No nie ma śladu! No rzeczywiście, nie ma śladu! No naprawdę! Także dobra, my już jesteśmy w namiocie, na dworzu jest już ciemno, mamy zapaloną tutaj lampkę. A jak się przebierzemy? Ejo. Dobra, to jakoś. Dam radę. Dobra, wyjdziemy z namiotu. Dobra, dam radę w środku, no. A ja piżamy w domu mam. No i przyjechała nam jeszcze pizza, także my sobie zjemy. Tu mamy w ogóle taką sekcję, gdzie mamy cały sprzęt, laptopa, tablet i w ogóle telefony, wszystko tak naprawdę. Także planujemy zrobić streama, bo nie chcemy, żeby wyszło, że wzięliśmy sprzęt na marne. Także my lecimy wcinać i widzimy się później.
Także słuchajcie, teraz wszyscy piszcie w komentarzach najlepszy namiot na polskim YouTubie. A ja przypnę wam do tego serduszko. Okej, jest godzina 21:43. Teraz odpaliliśmy sobie jakiegoś krótkiego live'a, także my lecimy streamować. Naprawdę, to ja mieszkam we Włoszech. Wchodźcie na Facebooka, tak jak tutaj Marek napisał pod live'em. No i ze stronkę, także wszystko to, co Marek polecił, wchodźcie na to, naprawdę polecam. Chociaż nie wiem, co to jest, ale ja polecam. No. Nie, czekaj. Kto, co to jest? Halo? No to walnęło nam coś w Marek. No wiem. Pewnie ktoś nas straszy. No. Kto nas straszy? Ale wy leszcze jesteście, nie? No jedy, kto tu chodzi? Do jasnej ciasnej! No weź nie wal w to teraz! Ludzie! No cicho! A bo to kot. No kot wali tutaj, weź chyba! Ej, a w sumie? Wojtek. Wojtek na pewno! No jakieś tyntry. No rynne. Puszcza coś z telefonu. Ale Wojtuś. O, zadzwonię do niego? Ha, Wojtek wydało się. Dzwonię do niego i przerywa mu. A ten... Ciocia Magda napisała. Troszkę ciszej, małego budzicie. Sorka. Ale ty leść jesteś. No ale mała... Kto tu jest? Wojtek czy kto tutaj dudni? Jest takie... Tun, kurde no. Ty z kimś albo z Wojtkiem. Ciocia Magda pisze, że... drzemy Ria, bo małego Oliwiera budzimy. Wojtek nas to straszy, live'a kurde podbija, nie wierzę. No gra tu tun. Może dzwoni nam coś. A tu by coś było. No właśnie, to jest z tyłu. Za namiotem jest takie tun. Słuchajcie, wychodzę. Ja wyjdę. O, Wojtek, cicho. Wojtek dzwoni. No halo Wojtek. Słuchaj Wojtek, teraz jesteśmy na lewej. Słuchaj, czy ty przyszedłeś do nas za namiot, włączyłeś taką muzykę na bębenku? Tun. No i teraz dzwoni. Czyli to nie ty nas straszysz? Dobra, to ja wychodzę z namiotu. Dobra, narka. Co to jest? No ty se jaja robisz. No co to jest? No telefon Sony Xperia Z5 z włączoną nawigacją. Sony Xperia Z5. No jak w ogóle... No nie mój, ty mi prezent taki zrobiłaś? Dzwoni. Telefon. Dzwoni do... Halo, tak słucham? Halo? No ale kto mówi? A kto to mówi? Marek? Nie. Ktoś tu był, podłożył telefon, to jest twój Marek, tak to jest twój telefon, sobie Xperia Z5, jak Boga kocham, na pewno to jest twój. Tak, to jest ty Marek, idą byłeś, twój telefon tu znalazłem, włączona nawigacja, włączony Wi-Fi, Bluetooth, dzwonię jakiś dzwonek, ciągle na live, live'a mam odpalonego i ciągle tun, dzwonek, ciągle ktoś dzwoni, ja siedzę na to osiedle, ciocia ten. Mówi, że dzieciaka je budzimy, do wujka dzwonimy, że nas straszy. To jest telefon Sony Xperia Z5. Mój się zaczął psuć, Sony Xperia Z3, no ale co on tu robi? No nie, no Marek. Leżał sobie tu za namiotę. I ciągle dzwoniło to. No to jest Sony Xperia Z5. To jest, wygląda jak marka, kolor marka, hasło. Tu jest na odcisk palca marka, czekaj. O, odblokowany. Marka, telefon, marka, hasło. Odblokowałem ten telefon, proszę bardzo. O, no halo. Myślisz, że to twój wujek Marek? No myślę i chodzi tu koło namiotu teraz. To czemu nie słyszysz mojego głosu, jakbym coś mówił? Poczekaj, wyciszę. No halo. No coś tam jest. No coś tam jest, no ale no pewnie to ty, tak? A czemu znalazłem twój telefon pod namiotem? No tak, bo to jest twój telefon, no. A myślisz, że można twojemu wujkowi zabrać telefonu? No myślę, że można, no ale kto by mu zabrał telefon, jeszcze bez obudowy teraz jest.
Co ci ubierało? Na nogach. A, i dlatego nie ma? No to fajnie, ale chcę się dowiedzieć, co tu jest po prostu grane. Bo ja sam nie wierzę w to, co się tu teraz dzieje. I się rozłączył. Do vloga nagram, właśnie! Jezu! Czekaj, tylko odpalę aparat! Gdybyś ty tu była, cześć, to byś się zastrała ze strachu, nie? Siema vlog, słuchajcie, w ogóle nie wiem, co się dzieje, mam teraz tego live'a. Jest godzina 22, prawie 23, znalazłem telefon, jest to Sony Xperia Z5. Tutaj leżał za namiotem, ciągle dzwoniła muzyka tun 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 tun. Ktoś nam obtarł o namiot, w ogóle zapomniałam odpalić aparat. Teraz tak jakby się ziemia, jakby piasek albo coś na nas nasypano. Co? A przecież takie... A, no takie... Piasek! Tej, włączę tylko w tym twoim telefonie latarkę, bo mało światła tutaj. O, od razu lepiej. No Marek. O, ładnie, teraz jestem przynajmniej doświetlony. Jest ciekawy vlog, jest ciekawy live. Ogląda nas teraz aktualnie 6 osób. No co ty tu piaskiem nasz zór, nasz... Na... Aż się wysłowić teraz nie mogę, no. Dzwonię na ten numer znowu. Nie jest tu ktoś, no. No i teraz nie odbiera, bo jakby... No piasek, no namiot nam powrócisz. A ja was zareklamowałem, no co ty robisz? A ja cię zareklamowałem, no. Ja wiem, o zapina, a zimno. No. A ja ci reklamę taką dałem. Czy wy tu przyjechaliście, podłożyliście telefon za namiotem i nie wiem, pamiętasz, jechał samochód. Mówiłam na live, że jechał samochód i zapewne ten samochód to właśnie byli oni, Marek. Włącz Bluetooth'a i lokalizacja. Właśnie, bo a nie, bo może oni tam potrzebują, no, bo się łączą z nim. Ty, ten telefon jest połączony z moim Wi-Fi. Skąd wy macie hasło do mojego Wi-Fi w ogóle? A słuchaj, Marek, masz 28% baterii, podładować ci go? Okej. Okay. Wyszedłem z namiotu. Ty, a słuchaj, mam pytanie. Czemu mam Marka telefon? Kto nam sypał piaskiem? I czemu nie mamy prądu? Nam się zaraz laptop rozładuje. Mama, gdzie jest Marek? U nas? Nie. No to czemu ja mam jego telefon? A czemu ty łazisz na basenka? Wiesz, miał mokre sukienki. No a czemu mam jego telefon? Mama, mogę się dowiedzieć, co wy robicie? O, chodź, idziemy. A ja buty. Już idziemy do ciebie. Panie, jakiś tam... No, jest jakieś auto. To jest marka auto. Cześć. Dobra, idziemy, słuchajcie. Sorry, że będzie tak słabo widać wszystko, ale... Dobra, tam jest auto marka. To słychać. Jezus! Tu nikogo nie ma, ej! No bo w krzakach pewnie jest. Sobie otworzył auto. Czemu mamy tak gówniane latarki? Dobra, biegniemy po lepszą latarę. Patrz, ona ma tylko taki punkcik, ale jest mocna. Pa, umarł, ty! Nie, no weź, no naprawdę, weź tu świeć, bo nie, no fajnie, nie, no naprawdę, takie macie pranki, że nie wiem, no. Lidia naprawdę nie żyje. No to wam się udało, no rzeczywiście. Jak się bawiliście? Na serio przyjechaliście o 23 w nocy do nas, żeby zrobić nam pranka? Ale słuchaj, my aż dzwoniliśmy do wujka, bo my... Wiemy wszystko. No, o nie. W momencie, jak pierwszy raz zadzwoniliśmy, to... No to tak, no to tak, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Podobno obudowa cię uwierała. No. Kto jest? Halo. Witam. Słuchajcie, od razu wam powiem, to nie było ustawione, naprawdę. To się działo naprawdę, to ustawione nie było, sam się zdziwiłem, że w ogóle coś takiego ma miejsce. Przynajmniej wyszedł fajny live, swoją drogą live'a nadal mamy, a jest 23.24. Wyszedł fajny vlog, chociaż nie wiem, czy vlog się jeszcze kończy, czy będziemy coś jeszcze nagrywać. Ale no,
Sam jestem po prostu pod wrażeniem. Także dobra, słuchajcie, postawiałam wam jeszcze przed tym ujęcia z live'ów, jak to się wszystko zaczęło i w ogóle, bo po prostu zapomniałem z tego stresu wziąć aparatu, także to, co widzieliście na samym początku, to było właśnie z kamerki, z live'a. Także my jeszcze postreamujemy, teraz już będziemy dość cicho, bo jest prawie 24. Jest już po prostu późno, chociaż nie jesteśmy zmęczeni. Rozgrzali nas. Także widzimy się za parę minut, kilkanaście minut, no nie wiem, w każdym razie za niedługo. Okej, także my będziemy teraz kończyć tego vloga, bo jest godzina za chwilę druga. I na live w ogóle mówiłem, że mieszkam we Włoszech, taki jakby prank. I jak też wam mówiłem, na tym telefonie była odpalona nawigacja i okazało się, że ta nawigacja prowadziła także do Włoch. Także naprawdę, Marek, ten prank był mega przemyślany, wszystko dopracowałeś, dopiąłeś to na ostatni guzik. My się będziemy z wami żegnać, jeszcze chwilkę tutaj to ogarniemy, posprzątamy i będziemy lecieć spać, bo mamy kilka godzin snu. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, cześć, piona. Pa.